3, 2, 1. Patrząc na ostatnie filmy na kanale, zauważyłem, że najbardziej podobają wam się te o tematyce dookoła militarnej, bo nagrywaliśmy na przykład test wojskowych racji żywnościowych, który przyjął się naprawdę świetnie. Test gadżetów militarnych, który również poszedł bardzo dobrze. Więc na dziś przygotowaliśmy dla was kolejny odcinek do nagrania w koszulce Moro, mianowicie wielki test gadżetów survivalowych, czyli takich, które pomogą wam przetrwać. No ale przetrwać nie tylko na froncie, w najbardziej ekstremalnych warunkach i miejmy nadzieję, że to nigdy nie będzie wam potrzebne, a przetrwać na przykład w trakcie bushcraftowego obozu w lesie, na którym może pojechać każdy z was. Albo w trakcie wyprawy górskiej. I ja byłem na takiej wyprawie górskiej, tu jest zdjęcie, są dowody. No ale te gadżety mogą wam również ułatwić i uprzyjemnić ciepły, radosny, słoneczny, wesoły, rodzinny piknik, na który pogoda jest coraz lepsza, więc jestem przekonany, że któryś z nich z pewnością wam się przyda. Jak lubicie takie odcinki, to strzelcie tu jak najwięcej łapek w górę i zostawcie sobie również subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, po to by być na bieżąco z kolejnymi, albo by dostać się do naszego Hall of Fame, bo to są nasze nowe suby, które doszły po ostatnim odcinku, witamy wszystkich bardzo serdecznie, albo do naszego Hall of Legends, bo to są wierne legendy, które są z nami już od ponad roku po gry w legendarnie niskich cenach. Zapraszam do linku w opisie na G2A.com, a teraz zaczynamy! Na samym starcie spróbujmy zrobić tak. Spróbujcie w komentarzach wymienić trzy rzeczy, które są potrzebne na długie wycieczki. I żeby było zabawniej, ja też spróbuję. Trzy rzeczy, które pomogły mi tak bardzo, bardzo, bardzo. Pierwsza rzecz to na pewno odpowiednia bielizna, bo jeżeli poszlibyście w takich zwykłych bawełnianych gaciach, to po chwili zaczęlibyście chodzić w taki sposób, jak cowboy na westernie. Druga rzecz na przykład to plecak. Ale najlepiej nie taki zwykły, a taki lekki i pojemny. Ten plecak na przykład miałem ze sobą na wycieczce w górach, dałem za niego, nie wiem, coś koło stówy, a jest to naprawdę dobry wydatek, no bo dzięki temu zmieściło mi się dużo rzeczy, a nie musiałem wcale dużo dźwigać. A trzecia rzecz to coś, co do takiego plecaka możemy przyczepić i coś, co jest absolutnie chyba najważniejszą rzeczą w tego typu wyprawach i mam to właśnie w tej torbie. Zapłaciłem za to 27 zł i uwaga, uwaga, szanowni państwo, jest to coś takiego, czyli manierka na wodę. Tak jak wam wspominałem, można to przytrekować, czyli przyczepić do plecaka, ale najpierw zobaczmy, jak to jest zbudowane. Proszę. Całkiem fajnie, można sobie nosić na ramieniu, co ja nie jest moja osobista preferencja, ja bym tego raczej nie nosił na ramieniu. Można sobie odkręcić, proszę bardzo, tutaj mamy dzioba puste w środku i to jest wykonane z materiału, dzięki czemu to nam po prostu nie strzeli, nawet jeżeli tam gdzieś upadnie, walnie o coś. To są też metalowe boki, które sprawią, że to powinno utrzymać się w całości. No to teraz zróbmy sobie test na plecaku. Można to zrobić przypinając manierkę za pomocą klamerki, na przykład w tym miejscu i elegancko trzyma się z przodu. Proszę bardzo, tak by wyglądał nasz plecak. Możemy to odpiąć i na przykład zawiązać sobie sznureczek tutaj z tyłu. No i proszę, wtedy mamy ją z tyłu plecaka i wygląda to właśnie tak. Woda jest podstawą przetrwania! Ludzie piją wodę! Przepraszam, reptaliańskie odruchy. Następny gadżet. To jest super. Człowiek bez wody może przetrwać jakieś 3-4 dni, natomiast bez jedzenia jakieś 2 tygodnie, ale warto pomyśleć zarówno o tym, jak i o tym. Jednak niektóre posiłki zdecydowanie lepiej spożywać na ciepło. Podobnie zresztą jak niektóre napoje. I tutaj właśnie z pomocą wkracza gadżet numer 2, za który zapłaciliśmy 15 zł. I to właśnie on w warunkach polowych powinien pomóc nam przygotować zarówno ciepły napój, jak i ciepłe danie. A w środku czeka na nas coś takiego, czyli turystyczny zestaw do gotowania i podgrzewania posiłków, który zawiera, no właśnie, zobaczmy co. Mamy tutaj po pierwsze metalową blaszkę, którą zapewne możemy sobie złożyć. Po drugie, jeszcze kawałek metalowej blaszki. Po trzecie, wkłady. I po czwarte, zapałki nawet i to z pocierką. Więc zobaczmy najpierw, jak powinno się składać tą blaszkę. Ej, ale patrzcie, tutaj jest blaszka, którą składa się tak o na 4. A my mamy blaszkę, którą składa się tak o na 2. Albo ja jestem głupi. Nie no, jestem, ale nie aż tak. No nic, no to zegnijmy ją sobie na 2. Spróbujmy to zrobić po naszemu. Więc bierzemy blaszkę. Zginamy ją sobie. Trochę nierówno mi się tutaj zgięło, ale to jest jeszcze do naprawienia. I do czego ma służyć to? To wydaje mi się, że powinniśmy położyć... Ty, no nie, no dziwne to jest jakieś. To jest chwytak do puszek. Dobra, czyli tego nie wkładamy nigdzie, a to ma być po prostu tak, zakładam. No i właśnie, załóżmy, że mielibyśmy puszkę, a nie metalowy kubeczek, no i wtedy można sobie to jakoś, o, proszę bardzo, tak zgiąć, tak założyć na puszkę, hop, hop, i sobie tą puszkę podnieść, tak? Czy odwrotnie? Może jakby puszka była od spodu taka, to wtedy tak? Nie, też nie. Ale to nie chwyta puszki, więc jak na chwytak... Ty, właśnie, puszka.
I proszę bardzo, mam puszkę i mam też chwytak do puszek. No więc chwytaku do puszek, chwyć puszkę. Spróbuję go bardziej zgiąć. No też nie. Ewidentnie albo ja nie umiem, albo nie jest to najlepsze akcesorium. Ale raczej to pierwsze. Tak czy siak złapałbym to prędzej w dwa patyki. No ale to, co jest tutaj ważniejsze, to czy nasz posiłek albo nasz napój będzie ciepły. Więc ten palnik przetestujemy w warunkach polowych. U mnie na działce. Zapraszam. Tu mamy kubeczek z wodą, tutaj nasze palenisko. Kładziemy na nie jedną z tabletek z zestawu, choć w sumie spokojnie zmieściłyby się dwie. Odpalamy zapałkę również z zestawu i zobaczmy, czy to się tak łatwo zajmie. Okej, wygląda na to, że łapie bez większego problemu, zaledwie kilka sekund i cyk. Teraz możemy kłaść kubeczek i zobaczymy, jak długo będzie się to grzało. Dajcie moment. Minęło jakieś 8 minut, woda już prawie się gotuje, ale dopaliła nam się pierwsza kostka, więc musimy dorzucić drugą i ją też rozpalić. No i proszę bardzo, po niespełna 13 minutach nasza woda zaczyna się ładnie gotować. Do takiej wody możemy sobie dorzucić na przykład igliwo, które ma dużo witaminy C. No i mamy w ten sposób już prawie zaparzoną wyjściową herbatkę, która pomoże nam zyskać odporność i rozgrzać żołądek. Jak widzicie, ten gadżet działa. Ale trzeba było wrzucić dwie kostki. Elegancko. Oficjalny test herbatki? Tak, ma bardzo dużo witaminy C, pyszna jest. O, wylała mi się, kurczę, abym dopił. Gadżet numer 3, za który zapłaciliśmy 49 zł, może nam pomóc na przykład w puszczy, kiedy musimy przedzierać się przez gąszcza. Albo na urbexie, kiedy musimy rozwalić coś z piąchy. Jednak zanim wyjmę go z paczki, chciałem wam powiedzieć o jednej rzeczy. Mianowicie, że są koszulki fajniejsze niż te koszulki Moro. I te koszulki możecie znaleźć na przykład na smiesneciuszki.pl, czyli na naszym sklepie, bo mamy tutaj nową kolekcję, w której mamy taką koszulkę, albo taką koszulkę. A na starą kolekcję mamy przeceny w zakładce Outlet, więc jeżeli wasz budżet jest skrócony, to możecie kupić produkty po skróconych cenach. Ich liczba jest ograniczona, a tu czeka na nas, uwaga, uwaga, coś takiego. I są to tak zwane rękawiczki taktyczne, które przetestujemy w ekstremalny sposób. Oj, już się nie mogę doczekać tego testu. Sama rękawiczka prezentuje się właśnie tak. Tutaj ma twardy przód, chociaż myślałem, że będzie twardszy. To jest takie, że no da się to wcisnąć. Nie wiem, czy tym się będzie dało rozwalić coś z piąchy, a zaraz będziemy to robić. Pozwólcie więc, że przymierzę. Ja sobie je wziąłem w rozmiarze L i rozmiar L powinien być rozmiarem odpowiednim. Ej, siedzą idealnie. Bardzo dobrze siedzą. I proszę, rękawiczka na ręce zaciśnięta i naciągnięta prezentuje się właśnie tak. Ej, fajnie to wygląda, nie? Spoko, czuję się 200% razy bardziej męsko. To jak założę drugą, to będę się czuł 400% bardziej męsko. Według moich bardzo skomplikowanych obliczeń. Ale i śmie, o Jezu. Śmierdzą. Taką gumą pomieszaną z chemią. No dobra, minusem jest zapach, plusem jest wygląd, więc jak na razie 1-1. Nie wiem, czy ta pięść jest dostatecznie twarda, by na przykład nią coś rozbić, ale właśnie to sprawdzimy, bo spróbujemy sobie wyjąć szkło z antyramy i zobaczymy, czy uda mi się rozwalić szkło taktyczną rękawicą i piąchą. Nie powtarzajcie tego testu na własną rękę, ja zrobię to za was. Szyba wymontowana, ja na wszelki wypadek założę sobie jeszcze jakiekolwiek okulary, bo nie powiem, że ochronne, ale za to kozacko wyglądające też z naszego sklepu i spróbujemy rozwalić ją z piąchy. Trzymajcie za mnie kciuki, widzowie, bo nie jest to najmądrzejsza decyzja, jaką dziś podjąłem. No ale w ekstremalnych warunkach może być konieczność wybicia szyby na przykład w jakimś starym magazynie. 3, 2, 1... Ja nie wiedziałem, że ja tak potrafię. Zobaczmy to jeszcze raz w zwolnionym tempie. Jak widzieliście, szyba rozsypała się naprawdę spektakularnie w drobny mak. A w jakim stanie jest moja ręka? Pozwólcie, że zademonstruję. Otóż jest cała. I zdrowa, ale oczywiście nie ma gwarancji, że będzie tak za każdym razem. Jednak w tym przypadku ten gadżet sprawdził się. I powiem tak, za 49 zł kupiłbym je dla samego wyglądu, bo wyglądają naprawdę złodupnie. Organizując obozowisko, czasami potrzebujemy drewna na opał, albo na przykład drewna do tego, by zbudować sobie szałas i uchronić się przed deszczem. Jednak kto normalny na leśną wycieczkę bierze ze sobą wielką, ciężką piłę? Wydaje mi się, że nikt. Ale można sobie kupić coś takiego jak piła łańcuszkowa, za którą zapłaciłem 8,99. Jednak to, co mnie w niej nie przekonuje, to to, że te żyłki są strasznie cienkie. I kiedyś z taką jedną urwałem, bo już taką miałem. W każdym razie, może miałem pecha, więc tą też zaraz sprawdzimy podobnie. Jednak za złotych 22 można kupić nie piłę łańcuszkową, a piłę łańcuchową. I tutaj ten łańcuch powinien być zdecydowanie grubszy i jest! Spójrzcie na to, moi drodzy! Ej! To jest grube jak łańcuch od roweru, albo jak od, taki od spalinowej, czy też piły elektrycznej, tylko że to jest zamocowane na takich właśnie pomarańczowych uchwytach. Spójrzcie tutaj. Są zębiska,
które powinny przeżreć się przez drewno? No ale właśnie, powinny. Czy tak się stanie? Czy to będzie też działać? Przekonajmy się. Zapraszam na działkę. Zaczynamy od piły łańcuszkowej, czyli tej mniejszej. Bierzemy sobie tą gałąź, no i zobaczymy, czy podoła, czy może mi się zerwie. No to próbujemy. I może nie będę stał bezpośrednio, oj, pod gałęzią. Zaklinowała się. Czekajcie, jeszcze raz. Nie chciałbym tym dostać w łeb. Uwaga, zaraz poleci. Chyba coś tam tnie. Ło. No i proszę bardzo. Co prawda nam się nadłamała, ale udało się ściąć gałąź. Tak wygląda linia cięcia. Gałąź dłamała się pod własnym ciężarem, więc ta piłka, jak na 8 zł, to działa bardzo legitnie. O, ale leci! No, i elegancko. Jakie równe cięcie. Dobre. Czas na grubą piłę, nie łańcuszkową, a łańcuchową. I spróbujemy uciąć ją tą gałąź o podobnym wymiarze jak poprzednim razem. I tutaj już nie boję się szarpać. Wiem, że to nie powinno się zerwać. Uwaga, 3, 2, 1. O kurde! To jest konkret i myślę, że tym na spokojnie można by ściąć całe drzewo. No ale szkoda mi tutaj drzewa, więc pozwólcie, że tego akurat nie będę testował. Jest zdecydowanie lepsza, mocniejsza i pewniejsza, bo nawet jak nią szarpię, to nie czuję, żeby miała się zerwać. Ta jest super. A jakby ktoś był ciekawy, to linia cięcia wygląda właśnie tak. Czasami idąc do lasu albo idąc w góry, jest tak, że poniesie nas ambicja i zabrniemy za daleko i zastanie nas zmierzch. Albo co gorsza, zgubimy się i zastanie nas zmierzch i nagle robi się wszędzie ciemno. Dlatego zawsze warto mieć ze sobą coś, co czeka na nas w tej paczce. Za 59 zł i 90 groszy kupiliśmy zestaw taktycznych latarek. A czym różnią się taktyczne od zwykłych? Nie mam pojęcia, dlatego zobaczmy. Uwaga, uwaga! W środku, poza plastikowym opakowaniem... Racja. Czeka na nas coś takiego. Dobra, jest tutaj akumulator, dość spory. Mamy również ładnie wyłożone gąbką. Halo, halo, halo. Wygłusza nawet. Jak takie akustyczne prawie, że. Mamy taką malutką, słodką latareczkę. Ej, ona świeci od boku i od przodu, o co tutaj chodzi? A, ona jest ładowana na USB. Przemo, daj kabla, podładujemy ją od razu. A nie, mam kabla, sorry. Ej, stop! To jest naładowane, nawet nie musimy podłączać. Dobra, kozacko, ale to jeszcze nie sprawdzamy, zaraz sprawdzimy wszystkie po kolei. Łooo, patrzcie na tą! Ta jest w kształcie długopisu. To jest bardzo fajne i wejdzie do każdej kieszonki. Ta mi się szczególnie podoba. Patrzymy dalej, mamy też ładowarkę. O, taką, do naszego akumulatora. A, tutaj. I cyk, możemy sobie akumulator naładować. Hej, czemu to się świeci? Przecież to nie jest nigdzie podłączone, o co tutaj chodzi? Sprawdzam baterię. Może, może. O, i tutaj można sobie to do prądu wsadzić. Tutaj mamy kolejny akumulator. Aha, dlatego to jest na sprężynie. Patrzcie, że też taki tutaj wejdzie. Bardzo sprytne. To mi się bardzo podoba. Mamy również trochę większą latarkę. I aha, i ona jest zoomem. I mamy też taką kolejną średnią latarkę. Wielkościowo podobna do tej. To czemu dali takie dwie? Trochę nie rozumiem, ale zgaśmy światło i przetestujmy je. Zaczniemy od tej w kształcie długopisu. Do niej jako jedynej musimy sobie włożyć baterię. Chude paluszki i świeci ona... O kurde! Ale to wali! Jak na takie maleństwo? Patrzcie, jak to grzeje. Mamy oświetloną ścianę. Weź tam, Przemo, cyknij lampę, ja cyknę tutaj. Ho, ho! To świeci naprawdę, naprawdę bardzo mocno. Jeszcze raz, spójrzcie tutaj, może w to ciemne miejsce. No, naprawdę zarąbista. Jak na takie maleństwo, ta latarka jest sztosem. To będzie moja ulubiona wyjściowa latarka ze względu na rozmiar i moc. Teraz zobaczmy sobie... A, jedną z tych średnich może? Uwaga! A, do niej jest akumulator. I cyk! Wow, wow, wow! Ta ma jakiś tryb SOS, jak widzicie. Proszę bardzo, taki stroboskopowy. Albo tryb zwykły. I ona świeci szerzej. Ej, coś tutaj źle jeszcze przekręcać. Czekajcie. Czy to przekręcenie coś zmienia? A nie, patrz! Patrz! O, ho, ho! Możemy mieć małe i skupione światło, albo dużo szerszą i dużo większą wiązkę. To będzie świeciło na pewno dalej, a to będzie świeciło szerzej, na przykład kiedy byśmy chcieli znaleźć coś na podłodze. Teraz druga średnia latarka, ta, która ma lampkę również z boku. Uwaga! Okej, tutaj mamy taką podstawową lampkę, świeci szeroko i tak jak tamta ma możliwość regulacji, proszę bardzo, a jak zmienimy tryb, to no, może też świecić tutaj i to świeci bardzo, bardzo szeroko. To można by użyć na przykład jako lampki w namiocie, zawieszając sobie na suficie. No właśnie, za ten klips tutaj. A i o to w tym chodzi prawdopodobnie. I tutaj również mamy tryb SOS. I uwaga, patrzcie na tego wielkoluda. Puf, tak świeci do kamery. Ej, trochę mrygoczą te LEDy w kamerze, na żywo tego nie widać. Łohoho, ale potężne, wielkie, mocne światło. To jest naprawdę szerokie.
I tutaj też da się coś pokręcić? No, można zwężyć jeszcze bardziej. Dobra, to ma największy zakres ze wszystkich latarek i prawdopodobnie również największą, moja twarz, największą moc. Jest naprawdę fajna. I ten zestaw jest kozacki. Przypominam, to kosztowało 59 zł, a moim ulubieńcem z całego zestawu... chyba wciąż jest ta latarka w kształcie długopisu, bo zdaje się, że jest najbardziej uniwersalna. Na początku odcinka mówiłem wam, że w survivalu bardzo ważny jest zapas wody, jednak ten zapas nie jest nieskończony i kiedyś w końcu się wyczerpie. I tutaj właśnie z pomocą przychodzi gadżet, za który zapłaciliśmy 109 zł i jest bardzo popularny w sieci. A jak działa? Tego dowiemy się właśnie w tym teście. A jest to... Life Straw, czyli słomka życia, która filtruje wodę i można ją zobaczyć na wielu YouTube'owych miniaturkach. Ale czy rzeczywiście działa? Przekonajmy się. Obsługa zdaje się być dość prosta. Podobno wystarczy zanurzyć słomkę w cieczy na 10 sekund, a następnie 5 razy szybko siorpnąć. Po użyciu trzeba ją wydmuchać, tak by trzymała się dłużej. Okej. Okay. Tutaj mamy miejsce, do którego wciągamy wodę, możemy sobie je oczywiście zatkać, a tutaj mamy ustnik, za pomocą którego będziemy wciągać. No dobra. A tutaj mamy słoik z piaskiem. Ryba, to jest taki czysty piasek, to nie jest jakiś taki z piaskownicy. Jak to sprzed? Przecież tam jest piaskownica. A w piaskownicy koty i psy robią siku. I dzieci, co gorsze. Mam nadzieję, że ta słomka dobrze filtruje. No dobra, zalejmy w takim razie piach wodą. Lecimy do pełna. No i jak widzicie, nasza woda zrobiła się mętna niczym w jeziorze. Okej, okay. Czy ja oby na pewno chcę to pić? Dzięki chłopaki, widzę, że zdecydowaliście za mnie. No to dobra, zostawiamy naszą słomkę na 10 sekund. Dajcie chwilę. Teraz szybkie 5 wciągnięć i miejmy nadzieję, że moja woda nie będzie chrupiąca. Okej, okay. Już poszło trochę wody. Czekajcie. Zrobiłem to tylko po to, żebyście widzieli, że rzeczywiście mam wodę w uszach. W ustach. W uszach na szczęście, nie? I nie chrupię. Nie mam ani ziarenka piasku między zębami, ale to można sprawdzić w jeszcze jeden sposób, bo spójrzcie, tutaj w tej słomce, czekajcie, wydmucham ją, wydmuchiwanie jest trochę trudniejsze, tutaj też jest chyba coś takiego, dzięki czemu możemy ją nakręcić na butelkę albo na bidon. Moment. Wiecie co, to jest bardzo ciężko założyć na butelkę, chociaż w teorii dałoby się to przytrzymać, tak? Też woda leci. Da się to zrobić, nie da się tego zakręcić na stałe, ale można sobie to na butelce przytrzymać, dzięki temu możemy nabrać nawet nie do końca czystej wody do butelki i przefiltrować ją słomką. Natomiast to, co może być interesujące w filtrowaniu, to będzie kieliszek z kolą. No bo ciekawe, czy ta kola będzie smakowała tak samo po przefiltrowaniu, tak jak normalnie. Czy może przefiltruje wszystko i ona będzie jak sama woda? Zobaczmy. Uwaga. Ej, inaczej smakuje. Nawet na końcu. Zdecydowanie smakuje inaczej, jednak nie jestem pewny, czy to przez wodę, która mogła być na przykład ze słoika w środku, czy to może przez to, że filtruje też jakieś składniki coli. Co ciekawe, a propos coli, usuwa 99,99999% bakterii, w tym E. coli. Haha, rozumiecie, czyli że kolę usuwa i to jest super zabawny żart. Ja bym sobie zostawił suba, bo jestem super zabawnym gościem, ale całkiem serio. To może być naprawdę przydatne narzędzie. Wodę z piachem? Da się pić bez najmniejszego problemu i nie smakuje jak woda z piachem. Smakuje jak sama woda. I to jest naprawdę niesamowite. Bo wyobraźcie sobie sytuację, że brakuje wam wody, jest skwar jak cholera, a nagle na środku pustyni znajdujecie oazę, ale woda jest mętna i zabrudzona przez zwierzęta. A wy możecie się tą słomką uratować. Albo nawet w naszych bardziej polskich warunkach znajdujecie górski potok i nie do końca jesteście przekonani, kto coś na górze tego potoku mógł do niego wrzucić i wolicie się upewnić, że ta woda będzie zdatna do spożycia. Ta słomka naprawdę może pomóc i to jest świetny survivalowy gadżet, który gorąco wam polecam. I sam prawdopodobnie też na wszelki wypadek będę ją ze sobą nosił. Wy na wszelki wypadek natomiast możecie sobie zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, po to, by być na bieżąco z takimi i kolejnymi odcinkami. Przypominam, że mamy nowe koszulki, koszulki na promocjach na smiesneciuszki.pl. Zapraszam was na poprzednie odcinki, a jak ten wam się podobał i chcecie więcej około militarnych odcinków, to strzelcie tu jak najwięcej łapek w górę, a w komentarzu napiszcie, który z dzisiejszych gadżetów podobał wam się najbardziej. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć.